Przyszliśmy akurat przy jałowcu. Co kujecie? Kujemy. Proszę? Kujemy. Straszna sprawa. Przywitamy się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, Przemek. Czyli niepełny skład z Pejtechu. Paweł nas zdradził. I pojechał z synem na urlop. Tak, zabrał syna pod namiot. No. I ponieważ jest niedzielny poranek, 9:00, to stwierdziliśmy, że sobie coś nagramy. Wzięliśmy trochę noży ze sobą. Czemu strugasz pół patyka? Jak to pół patyka? Nie, tak bawię się, no. Wzięliśmy ze sobą trochę noży i stwierdziliśmy, że coś nagramy. Co jest dużym poświęceniem, bo jest piekielnie gorąco. Duszno jest, no jest 9:00 rano i leje się po nas po prostu, kurde, koń świata. W nocy było 24 stopnie. Wiem, że to mało interesujące, ale spałem sobie w gaciach. Co poradzić? Dobrze, że oszczędzimy widzom tego widoku. Ej, no. Czuję się ten. Dobrze. To nie będzie recenzja, będzie krótka prezentacja. Noże od nożowni, zapraszamy. O, właśnie, kawka. Pojawił się na nożowni nóż. Ale może wytłumacz Państwu, że nożownia to jest maker, a nie sklep z nożami. Tak. Kurde, leci mi pot po nosie. Jeszcze raz. Bo... Ty jest tragicznie. No. Kiedy będzie zimno w końcu? Dobrze, to zacznijmy inaczej. Jest taki maker, co nazywa się nożownia. Tak, i nie jest to Grzegorz Nożownia, ani Krzysztof Nożownia. Tylko nożownia. Tak. Nazywa się nożownia. Czego znasz na Facebooku? Gdzieś tam pewnie jakiegoś linka wrzucimy. I na jego profilu facebookowym pojawił się nóż, który w jakiś tam sposób mnie urzekł. Więc go kupiłem i przyszedł w tym tygodniu. A czym się urzekł? A wiesz co, chyba rękojeścią. Chyba spodobała mi się, wiesz, taka, przypomniała mi takie dziadkowe noże. Jak dziadek miał na warsztacie. Trochę tak, no rzeczywiście. Nie? To piny takie mosiężne, ona taka toporna, trochę ta rękojeść, to drewno takie, wiesz, takie... Od razu mi się przypomniała taka rękojeść już od ręki, nasiąknięta potem, taka, wiesz, wyślizgana. Tym mnie chyba urzekł. No, nie wiem, może tym tu z tyłu, tym... No od wczoraj to ona jest bardzo nasiąknięta potem. No. I słuchajcie, nóż przyszedł. Nie będę go jeszcze recenzował, chociaż jest parę w nim wad, które już złapałem. Natomiast przyszedł i zaczęliśmy się bawić tym nożykiem. Czekaj, aż wezmę sufmiarkę, bo grubości... Pamiętam, że ma 13... Jak będziesz sięgał po sufmiarkę, to ja pokażę Państwu. Jak wygląda nóż? 13 na 27 cm. To są wymiary głownia względem całości. Pamiętam, grubości nie znam, więc... nie podam. No. Proszę. Ze 4 ma, no. Grubo ponad 4. Piątka prawie. Prawie piątka. Prawie 5 mm grubości. Stali? NCV1. Stal NCV1, ale drewno to wam zaraz podam, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać nazwy tego drewna. Jakieś egzotyczne? Jakaś dziwna nazwa. To się nazywa Mandiokuira. Pierwsza słyszę. No właśnie dlatego nie mogę zapamiętać. Ale podoba mi się. Jakieś egzotyczne chyba.
egzotyczna na pewno jest nazwa. O. Zawiał wiaterek. Tylko dwie uwagi. Bo jak gdyby, no nie będziemy, ale przed tak tempy, że o Jezus Maria. Wiem, tylko wczoraj na kolanie ostrzyłem. To jest jedna rzecz. Z niewyprowadzoną przyczupku krawędzią tnącą. Z niewyprowadzoną przyczupku krawędzią tnącą. Ma wiele wad, ale czymś mnie urzeka. To nie jest tak, że go banuję, bo ma wiele wad. Urzeka mnie, jest parę rzeczy do poprawki. Będę starał się to poprawić, może na własną rękę. Ale redka będzie. Tylko muszę do niego dorobić pochwę, dlatego że od nożowni dostałem go bez pochwy. Ciężki, nie mam wagi. No, ale taki jest pancerny. Ze cztery paczki waży, nie? Ze 400 gram. No. Nie wiem, czy nie jest cięższy od noża od GP. Jest taka możliwość, no ale nóż od GP jest cieńszy. Cieńszy. Zdecydowanie, no. Nie? Nie ma lżejszy materiał, mam godzinę. No. Jest kilka wat, już zaobserwowaliśmy. Bolą mnie paluchy niemiłosiernie. Aczkolwiek wczoraj zaperłem się i stwierdziłem, czy takim 5-milimetrowym kowańcem da się zrobić trajstika, oprócz dziurki, która no nie da się tą kobyłą zrobić, po prostu jest to niemożliwe moim zdaniem. To da się wyrzeźbić machę, no to NCV1, no to jest stal, która ma chęć ciąć. Z tego co wiem, to nożownia go hartował na 59-60 Hz i z tego co, o ile się nie mylę, hartuje go sam. Mhm. Nie wiem jak to sprawdza, że on ma 59-60 Hz, ale znowu NCV1 nie jest jakąś super wymagającą stalą, jeżeli chodzi o hartowanie. Będziemy mu robili test buta, będziemy, tylko musimy się nimi pobawić, bo jest w nim parę rzeczy, które musimy dłużej się nim pobawić, żeby tak naprawdę nie to, żeby go skrytykować, tylko chyba dać nożowni, nie wiem jak ma nożownię na imię, taśmakerowi parę rad, tak, bo jest parę rzeczy, które należałoby troszeczkę zmodyfikować, jeżeli chodzi o użyteczność noża, ale to jak gdyby, no i o wykonanie też jest parę tam drobiazgów, ale to będziemy mówić, pobawimy się, bo on przyszedł dopiero w tym tygodniu, więc pobawimy się troszkę i nagramy recenzję, więc więc bawimy się nożem, bo nożowni, jeżeli macie jakieś pytania, coś dotyczące tego noża, to po prostu piszcie w komentarzu. To taka krótka prezentacja. Gdzieś tam wrzucimy jakieś parę skąd zdjęć. Skąd przyszedł do ciebie ten nóż? A wiesz co, bodaj z Niemiec, nie powiem ci. Wiem, że jakoś się zdziwiłem, dlatego że paczka przyszła nie z Polski. No właśnie, to jest ciekawe. Paczka przyszła nie z Polski i pomimo, że adres jak gdyby do przelewu, jak płaciłem, to był w Polsce, w Bytomiu. Ale paczka o ile się niemal nie przyszła z Polski. Trzeba było sprawdzić. Dobra, wrzucimy parę fotek. I co, zapraszamy do oglądania naszych kolejnych superprodukcji. Lajkujcie, subskrybujcie. Zostawiajcie łapki. Komentujcie. W górę, tak, najlepiej. Komentujcie. Zapraszamy was na Facebook, na grupę i w ogóle wszędzie tutaj macie jakieś tam ikonki. I pozdro. I do następnego razu. Krótka prezentacja. No i gitara.